dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Jeleniej Góry, do dzielnicy Cieplice. Chciałbym Państwu pokazać kościół świętego Jana Chrzciciela. Zamknięty? Kościół zmiankowany był już w 1318 roku. Obecna barokowa budowla pochodzi z 1714 roku. Jest to jednonawowa, prostokątna budowla nakryta sklepieniem kolebkowym z bocznymi kaplicami i emporami. Posiada bogate, barokowo wyposażone wnętrze z lat 1714-1793. Najcenniejszymi zabytkami w kościele są obraz Najświętszej Marii Panny pędzla Michała Wilmanna z 1687, zdobiący ołtarz główny, który jest flankowany rzeźbami świętych Piotra, Jana Chrzciciela, Jana Ewangelisty i Pawła. Znajdują się tam również trzy płyty Johanna Franza Hoffmana, ucznia Wilmanna, jednego z najznamienitszych malarzy barokowych Śląska. Zatytułowane Modlitwa w Ogrójcu, Opłakiwanie i Chrystus w Otchłani. Ambona z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia patronów kościoła. Ołtarz 14 orędowników z 1716-1717 roku. Między filarami w emporach 12 obrazów przypisanych Wilmanowi. Rokokowy portal zewnętrzny z 1779 roku. Na wschodniej fasadzie nagrobki plaków Mieleckiego z 1829 roku i Rzepeckiego z 1838 roku. We wnękach figury świętego Gotharda i Placyda. Organy z 1908 roku zostały przebudowane przez firmę Schlag and Sochn. Na początku XXI wieku były ponownie remontowane. Na dziedzińcu przykościelnym wolno stojąca dzwonnica z 1710 roku i barokowa kolumna wotywna
ozdobiona rzeźbą świętego Floriana z 1713 roku. We wnętrznej części przykościelnego muru płyty nagrobne rodziny Schlafengotzów z lat 1579-1624, przeniesione w 1849 roku z kościoła w Radomierzu. Portal bramy ogrodowej wieńczy rokokowa rzeźba adoracji Najświętszego Sakramentu przez świętego Bernarda i świętą Juliannę z 1781 roku. Na północnym dziedzińcu barokowa figura Trójcy Świętej z 1724 roku, flankowana figurami świętego Huberta z 1785 roku i świętego Sebastiana z 1786 roku. Została ustawiona w miejscu powalonej w 1697 roku lipy, pod którą w 1403 roku dokonano aktu fundacji klasztoru. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.